Witam. Jak wielu z was wie, myśmy z Marysią i z moją rodziną. Podczas tej wojny aktywnie się zajmowali pomocą uchodźcom. I teraz to już trochę się uspokoiła sytuacja. Ukraińska armia trzyma front mocno i nie pozwala rujnować wielkie miasta ukraińskie, więc mniej uchodźców przyjeżdża. Ale na przykład na, w pierwsze tygodniach wojny mieliśmy taką sytuację, że prawie codziennie ktoś do nas dzwonił, prosił o pomoc. Codziennie mieliśmy, szukaliśmy miejsca do zamieszkania, jeździliśmy po tych rodzinach, kupowaliśmy im jedzenie, wspieraliśmy finansowo. No, cały czas mieliśmy taką sytuację. I wśród tych wszystkich sytuacji była jedna absolutnie wyjątkowa. Pewnego wieczora późno wieczorem dostaliśmy telefon z Ukrainy od pewnego chłopaka którego znaliśmy wiele lat temu. To jest wierząca osoba to jest osoba niepełnosprawna. Osoba na wózku e, która swobodnie może ruszać tylko lewą ręką w zasadzie. Czyli to jest osoba która nawet na wózku nie może samodzielnie się przemieszczać. I ten chłopak dzwoni do nas e, późno wieczorem e, on jest z Donbasu, czyli z tej e, okolicy, gdzie teraz są najcięższe walki. I e, pewni znajomi pomogli mu wyjechać na zachodnią Ukrainę, ale miał taką sytuację, że mógł tam zostać sam po prostu, bez pomocy. Czyli chłopak był w takiej sytuacji, że bez wyjścia w zasadzie. I jedyna dla niego możliwość była, mogli go następnego dnia ktoś tam zawieźć na granicę. Czyli... Dzwoni do nas osoba niepełnosprawna mówi że jutro no, trzeba mu pomóc trzeba mu go odebrać z granicy i, i jakoś się nim zaopiekować. I oczywiście no, pierwsza nasza reakcja to jest trochę panika bo osoba niepełnosprawna w takim stanie to nie jest zwykły uchodźca. My tak, no, Pierwszy myśl, jak w ogóle znaleźć, jak, jak się zaopiekować, jak znaleźć jakoś miejsce do zamieszkania mu i jako, jakoś mu pomóc. Nie? E, no i to jest, modlimy się cały czas o to, żeby Boża wola w naszym życiu się spełniała. Modlimy się, e, mówimy, że wierzymy w Boga. I to jest taki moment w naszym życiu, kiedy Bóg mówi Ci, sprawdzam. I masz do wyboru w takiej sytuacji albo swojej intuicji, albo logice, no, działać zgodnie z nimi, który ci, a oni ci mówią, że nie dasz rady, oczywiście, bo jak? Masz pewne doświadczenie, wiesz jak ciężko znaleźć dla, nawet dla zwykłej rodziny miejsce do zamieszkania na stałe, na przykład. A tu masz osobę taką. Albo drugie wyjście, musisz pójść, pomodlić się i Bóg Cię mówi, że jak daje Ci jakieś trudności, więc też da jakieś rozwiązania. Dla mnie to jest szczególnie e, takie trudne było, dlatego że no, ja jestem osobą, która zawsze musi mieć plan i e, rozłożone wszystko, a tu tak niespodziewanie w ogóle i e, trudna taka sytuacja. Ale postanowiłem... Że będę działał jak osoba wierząca. Czyli muszę przełamać swoje własne strachy i zaufać Bogu po prostu. Czyli trzeba postąpić prawidłowo, tak jak należy, a dalej Bóg coś da, jakieś rozwiązanie. I okazało się, że jeszcze tydzień przed tą sytuacją, przed tym telefonem, nagle zadzwonił do mnie mój kolega, no znajomy z którym tam raz w roku może się spotykamy jakoś tam, kolegujemy się tak na, na odległości powiedzmy tak. I on nagle do mnie zadzwonił i zaprosił do siebie po dłuższej przerwie do siebie do Niepołomicy. Powiedział, że, że chce, przed, przed tym w ogóle nie rozmawialiśmy o tym, ale powiedział mi, że, że chce porozmawiać ze mną a propos pomocy uchodźcom. I dokładnie tego samego dnia, jak dostaliśmy następnego dnia po tym telefonie, mieliśmy tam, jechaliśmy do Krakowa, odwiedziliśmy kilka rodzin uchodźców, później pojechaliśmy do Niepołomicy. Późno wieczorem już, tej samej nocy już miał być odbiór z granicy tej, tego chłopaka. I no, siedzimy, kolacja z maszą mamą i z maszą... I, i z tymi naszymi znajomymi i opowiadamy im o, o całej naszej działalności, o tym chłopaku, o tej sytuacji. A żona tego kolegi mojego jest e, dyrektorem w szkole. I, I mówię, że wśród rodziców ma znajomą, która jest wolontariuszką i która się zajmuje osobami niepełnosprawnymi. I dostaję telefon e, do, tej, e, do tej pani, w nocy odbieramy tę osobę. Nasza siostra Anastazja pomogła tam, żeby, bo nasze mieszkanie jest nieduże i nas cały czas nie ma w domu, no to pomogła nam, żeby zaopiekować się na kilka dni tym chłopakiem. Chłopak jest osobą wierzącą, bardzo, bardzo miłą, bardzo przyjazną taką, która też ufa Bogu absolutnie i Następnego dnia skontaktowałem się z tą wolontariuszką. Ona zaczęła szukać miejsca. Jeszcze dzień później w Poznaniu, w takim niedużym ośrodku, no taki dom, w którym mieszka kilka osób niepełnosprawnych i kilka osób się opiekuje. Tam się okazało, że zwolniło się pokój dla niego. Jeszcze dzień później wysłali z Poznania auto za nim, zabrali go, i on tam zamieszkał. No, nam zajęło to 4 dni, i teraz ta osoba szczęśliwie tam mieszka. Oni pomagają w załatwieniu papierów. Znikąd też znalazła się wśród moich znajomych osoba, prawnik, który mu pomógł w sprawach prawnych, bo no, osoba niepełnosprawna to nie jest taki zwykły uchodźca. I czyli okazało się w końcu, że to w zasadzie było. Pomóc tej osobie dla nas okazało się najłatwiej ze wszystkich osób. <laughs> I to jest, to jest taka, taka nauczka, bardzo dobra dla mnie nauczka: że od naszej wiary zależy wiele rzeczy. Czy cud się stanie, czy nie stanie się, to jest nasza, no, nasza decyzja, zaufać Bogu. Jakbym nie zaufał na przykład, to cały szereg tych ludzi, którzy jeszcze tydzień przedtem zaproszono mnie do tych niepłomic, cały szereg ludzi już był gotowy, żeby pomóc tej osobie. I jakbym nie zaufał, to by to wszystko się nie stało. Czyli yy, nasza wiara pozwala Bogu czynić cudy po prostu. Tak to, tak to się dzieje. I to chciałem powiedzieć.